Jacek Lewko, Sadownicze Centrum Kompetencji BASF w Skowronkach. Znajdujemy się obecnie poza Skowronkami na plantacji truskawek, gdzie prowadzę doświadczenia nad optymalizacją terminów i dawek stosowania regulatora wzrostu Regalisu plus 10 WG w ograniczaniu wzrostu truskawek. W doświadczeniu sprawdzany jest system z jednym zabiegiem i z dwoma zabiegami. Sprawdzane są również dawki, ta maksymalna zarejestrowana dawka 1,5 kg, jak również dawka obniżona do kilograma. Doświadczenie to prowadzone jest na plantacji w różnym wieku. Jest to plantacja zakładana w pierwszych dniach sierpnia i tam zabiegi były wykonywane 23 sierpnia i 18 września. Doświadczenie to prowadzone jest również na plantacji sadzonej w ubiegłym roku i tam pierwszy zabieg wykonywany był w pierwszych dniach sierpnia. Plantacja była koszona, stąd pierwszy zabieg wykonywany był w momencie, kiedy rośliny odbudowały masę zieloną i pojawiły się pierwsze rozłogi. Drugi zabieg wykonywany był w pierwszych dniach września, po mniej więcej miesiącu od pierwszego zabiegu. Stoimy w tym momencie koło kombinacji kontrolnej, gdzie nie były wykonywane żadne zabiegi, oraz przy kombinacji, gdzie Regalis w dawce 1 kg stosowany był tylko raz w pierwszym terminie zabiegu pod koniec sierpnia. W tej chwili znajdujemy się na poletku, gdzie zastosowano dawkę 1,5 kg w jednym zabiegu. Tutaj widać wyraźnie, że w momencie zabiegu rośliny wytworzyły już rozłogi i pierwsze rozetki. Tutaj rozetka, która była w momencie zabiegu, ona się ukorzeniła. Natomiast tutaj ta końcówka, która też zaczynała wyrastać w czasie zabiegu, widać, że jest zatrzymana we wzroście, skrócona. Roślina nie traci niepotrzebnie energii na produkcję zielonej masy, która i tak będzie usunięta. Tego typu rozwiązanie, opóźnienie zabiegu do czasu pojawienia się pierwszych rozetek, mogłoby być ciekawym rozwiązaniem przy rzadszym sadzeniu roślin, że plantatorowi zależy na dogęszczeniu naturalnym plantacji właśnie z rozłogów, z rozetek, które pojawiają się po posadzeniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, to doświadczenie prowadzone jest również na starszej plantacji posadzonej w ubiegłym roku. Dodatkowo badana jest skuteczność i selektywność zastosowania mieszanin Regalisu z fungicydami, które można stosować w okresie pozbiorczym do ochrony liści na plantacjach, ponieważ bardzo ważnym czynnikiem, o którym niestety plantatorzy czasem zapominają, jest ochrona liści, zabezpieczanie przyszłorocznego plonu poprzez zapewnienie zdrowych liści w okresie od zbioru do jesieni, do zimy. Znajdujemy się na plantacji doświadczalnej, na której przeprowadzamy obserwacje zastosowania nowej rejestracji Regalisu Plus w truskawce. To nowe rozwiązanie, dotychczas nie było w praktyce stosowania tego typu zabiegów do regulacji pędów, czyli tak naprawdę, żeby do hamowania ich wzrostu pędów rozłogowych. Rejestracja produktu jest dwuzabiegowa, 1,5 kg. My jednak staramy się dla polskich warunków dostosować te zalecenia tak, aby producentom jak najlepiej, producent mógł jak najlepiej sobie dostosować te zabiegi do wykonania. Testujemy kilka rozwiązań, łącznie z tym, że redukujemy dawkę do 1 kg w systemach jednozabiegowych czy dwuzabiegowych. Prowadzimy takie obserwacje, jak i też w pełnych dawkach, prawda? 1,5 kg w jednym zabiegu, jak i też 1,5 kg w dwóch zabiegach. Celem jest to po prostu sprawdzenie, jaka dawka będzie najbardziej optymalna. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż wychodzimy troszeczkę poza standardowe zabiegi ochrony roślin, jeśli chodzi o truskawkę. No tutaj
temat rozłogów zawsze jest problemem później pozbiorczo, prawda? Gdzie w wielu sytuacjach są problemy z ludźmi do pracy. Tutaj eliminujemy potrzebę wpuszczania pracowników, tudzież maszyn do niszczenia tych błędów rozbudowych. Mamy też już pewne obserwacje, że będziemy też uzyskiwali wyższe plonowanie tychże truskawek po stosowaniu regalisu, ale o tym oczywiście podzielimy się z Państwem, jak skończymy doświadczenia, ale zakładamy, że tu możemy mieć zwyżkę plonowania do około 10% z hektara, co uważam, że jest dość atrakcyjną wartością. Ze względu na to, że po prostu roślina nie traci energii na rozwijanie rozłogów i ich utrzymywanie. Tego się pozbywamy. Przymierzamy się bardzo mocno do zalecenia, że 2 razy po 1 kg, czyli po zakończeniu zbiorów, prawda, wjeżdżamy maszynowo, mechanicznie wzruszamy glebę, niszczymy chwasty, czekamy 2 do 3 tygodni, aż roślina zacznie, że tak powiem, ponownie wzrastać. Wtedy wykonujemy zabieg i po około miesiącu czasu należałoby powtórzyć zabieg. Znowu kilogram. Tak będziemy chcieli, żeby było 2 razy po 1 kg. Czy to nam się potwierdzi? Wszystko na to wskazuje, że raczej tak będzie, że to w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o te 2 zabiegi po 1 kg. Zdecydowanie będę zwolennikiem 2 zabiegów po 1 kg niż 1 czy 2 po 1,5 kg. Tylko czekam jeszcze sprawdzenie tego i w naszych warunkach.